Witam z Retropiwnicy. Mamy dzisiaj trzeci odcinek z cyklu Koparka do 3D Marka. Zaplanowałem na ten odcinek, że będziemy troszeczkę wyłączać pewne elementy. Chodzi mi tutaj konkretnie o rdzenie procesora. Aktualnie mamy jednostkę czterordzeniową. Wszystkie rdzenie są aktywne. Nie mamy tutaj HT, gdyż jest to egzemplarz procesora i5. Zatem mamy tutaj tylko cztery rdzenie, cztery wątki. No i chciałbym, abyśmy sprawdzili sobie, jak ten procesor będzie reagował w momencie, gdy będziemy mu kolejno wyłączać po jednym rdzeniu, aż dojdziemy do tylko jednego rdzenia i taki przypadek też chciałbym sprawdzić, co się zadzieje. Jak będzie reagował wynik w 3D Marku w momencie, gdy będziemy mu zabierać kolejno te rdzenie. Jak widzicie, maszynka cały czas chodzi dokładnie na tych samych nastawach, co w poprzednim odcinku. Wymusiliśmy ostatnio stałe taktowanie na poziomie 3,4 GHz oraz zamontowaliśmy kartę Radeon HD 5850 i już wszystkie testy będą robione właśnie na tej karcie. Także pora uruchomić Excela, tylko kamerkę wyłączę, podgląd. Dobra. No i z racji tego, że mamy do wyłączenia w sumie trzy rdzenie, no to potrzebne nam będą dzisiaj tak naprawdę trzy próby. Zatem musimy je tu sobie zarezerwować. 1, 2, 3. Jeżeli chodzi o taktowanie, nie będziemy go zmieniać, zatem przeciągamy. 1, 2, 3. Jeżeli chodzi o rdzenie wątki, no to to akurat będzie nam się zmieniać, czyli teraz pierwsze puszczenie to będzie 3 na 3, kolejne będzie 2 na 2, no i ostatnie 1 na 1. Oczywiście dla mnie tym końcowym, na jakie ja bym się decydował, to będzie ustawienie 2 na 2, bo sądzę, że to będzie optymalne. Z uwagi na to, że w kolejnych jakby odcinkach gdzieś tam na pewno zahaczymy o podkręcanie. Zatem uważam, że nawet jeżeli dzisiaj odnotujemy pewne spadki, a jest to możliwe, faktycznie jest to możliwe, że dzisiejsze wyniki będą, wszystkie nawet mogą być wynikami spadkowymi, chociaż niekoniecznie. Ale jeżeli tak będzie, to nic się nie stanie. Nie ma co tutaj się martwić, że idziemy jakby w złym kierunku, ponieważ to tak naprawdę ma nam umożliwić lepsze podkręcanie procesora. Aktualne taktowanie jest, no wydaje mi się, że zbyt niskie, żeby próbować osiągnąć te 100 000 punktów w 3D Marku 2001. Dlatego będziemy musieli naprawdę zwiększyć częstotliwość taktowania każdego rdzenia, a będzie to łatwiejsze, gdy tych rdzeni będzie mniej. Po prostu procesor będzie wtedy potrzebował mniej prądu, mniej też będzie wydzielał ciepła. Zatem sumarycznie powinno gdzieś tam to się spiąć na jakąś częstotliwość końcową, na jakieś taktowanie końcowe, przy którym ten konkretny egzemplarz procesora będzie pracował stabilnie i pozwoli nam faktycznie odnotować dużo wyższe wyniki niż teraz mamy. A przypomnijmy, ostatnio udało nam się wykręcić 72 491 punktów i jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Zatem dzisiaj będą te trzy próby. Wszystkie próby oczywiście przy taktowaniu pamięci na poziomie 1600 MHz. Wszystkie próby również będą przy karcie graficznej. No tu będę musiał pozmieniać zaraz. Właśnie Radeon HD 5850, zatem kolejno poprawię po prostu z tych dwóch sobie wpisów. O, jeszcze raz tutaj dociągniemy, dobra. No i tutaj też nam się nic nie będzie zmieniać, ponieważ nie będziemy ingerować w tym odcinku w żadne parametry karty graficznej, zatem dokładnie je można przepisać. 23,2 gigapiksela na sekundę. Aha, żebym przyciągnął jeszcze raz. O tak, 52,2 gigatexela na sekundę. Dobra,
No tym samym też przepustowość nam się nie zmieni, czyli będzie dalej 128 GB na sekundę. To akurat mogą chyba od razu przeciągać, ale dobra. Jest ok. Natomiast jaki będzie wynik w 3D Marku? No tego chyba nikt nie wie. Także to będziemy sobie na pewno tutaj uzupełniać. Mamy tu wszystko wklepane. Jest wszystko wklepane. Zatem za moment przejdziemy sobie do BIOS-u. Tam wyłączymy jeden rdzeń. Zostawimy trzy aktywne. No i będziemy sobie tego 3D Marka uruchamiać. Zatem zapiszmy ten dokument. No ja liczę, że nie powinniśmy raczej zejść poniżej 70 tysięcy punktów. Być może jakiś lekki spadek będzie, ale mam nadzieję, że w żadnym przypadku nie będzie to poniżej 70 tysięcy punktów. Żeby później nie trzeba było dużo mocniej nadrabiać. Ok, zobaczymy co to wyjdzie. Nie będziemy wróżyć, ja tylko trzymam kciuki, że wyłączanie tych rdzeni faktycznie nie spowoduje jakiegoś większego uszczerbku na tych punktach, które do tej pory udało nam się ugrać. Uruchom ponownie i wchodzimy do BIOS-u. Ja już naciskam DEL, żeby nie przegapić. Cisnę. Udało się, dobra. No i teraz informacje o tych nastawach procesora znajdziemy tu. Wchodzimy. No i proszę bardzo, pierwsza podświetlona opcja Active Processor Cores. Mamy wszystkie włączone. Natomiast pierwsze to jakie przetestujemy, pierwszą opcję, no to z trójeczką. Czyli będziemy mieć aktywne trzy rdzenie, a tym samym trzy wątki. Dobra, zostawiamy. Sejwujemy i zobaczymy co się zadzieje, czy faktycznie ten procesor się przełączy na trzy rdzenie. Chwilowo się wyłączył, namyśla się, wiatraki startują, uwaga. No mam nadzieję, że to bezproblemowo będzie przyjmował w ogóle takie dziwne ustawienia. No chyba odpala, tak, mamy już okienko ładującego Windowsa XP, więc chyba powinno być dobrze. Oczywiście skontrolujemy sobie CPU Z, faktyczną ilość aktywnych rdzeni. No i czy te rdzenie dalej pracują nam z częstotliwością 3,4 GHz. No bo chcemy to ustawienie już zachować do samego końca. Poczekajmy chwilę, niech to załaduje. Windows nic nie grymasi, nic nie zwraca, żadnych komunikatów, że coś mu tam ubyło, że zgubił nagle jeden rdzeń. Dobra, palimy CPU-Z i przyglądamy się. Co to nam się teraz zadziało? Czy on to widzi? Tak, mamy trzy koresy. Mamy trzy kory, trzy wątki. No, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że skoro w tym procesorze mamy taki rozkład pamięci cache, jaki jest, a widzicie, że jedynie L2 i L3 jest jakby indywidualnie przypisane do każdego rdzenia, natomiast pamięć L3 jest to taka stała wartość o wielkości 6 MB, no i wychodzi z tego przecież, że ona jest wspólna dla wszystkich rdzeni. Co to może oznaczać? W momencie, gdy tych rdzeni jest mniej, to na jeden pojedynczy rdzeń, co się stanie, przypadnie troszkę większa ilość takiej pamięci. No i jak wiemy z testów procesorów LGA775, im więcej tej pamięci cache przypadało na procesor, tym wydajność szła do góry. Także może to faktycznie jest jednak ta droga również zwiększenia wydajności. Czyli teoretycznie wyłączając takie rdzenie sprawiamy, że te rdzenie, które zostaną aktywne, one otrzymają tej pamięci podręcznej troszkę więcej. Także to niekoniecznie zaowocuje spadkiem, a może wręcz zaowocować wzrostem wydajności. Nie wiemy jak faktycznie to zareaguje, ale zaraz się przekonamy. Zerknijmy jeszcze tylko na chwilę na te taktowania, ale wyglądają zdaje się w porządku. Nic nam tutaj się nie przełącza. Tak, chyba jest w porządku.
Mamy cały czas 3,4 GHz na tych trzech rdzeniach, które zostały. No i jednocześnie też procesor prawdopodobnie troszkę mniej tego ciepła będzie wydzielał, bo ma wyłączony jeden rdzeń. Dobra, myślę, że już parę tych sekund minęło po uruchomieniu Windowsa. A zatem wszystkie usługi, co miały załadować, prawdopodobnie już są załadowane, już są aktywne. No to myślę, że odpalamy 3D Marka. No i pierwsza próba przed nami. Zobaczymy, czy będzie spadek, czy coś wzrośnie, czy będzie cały czas spadać, czy będzie może cały czas rosnąć. Bo ciekawa sytuacja będzie w przypadku jednego rdzenia, kiedy cały ten rdzeń tak naprawdę otrzyma pełne 6 MB pamięci L3. No w sumie wcześniej o tym nie pomyślałem, że taki będzie ten rozkład, ale to ma szansę działać jednak. Może zostaniemy przy jednym rdzeniu ostatecznie. To by dopiero był wehikuł jednordzeniowy. Dobra, nie gadamy. Odpalamy i patrzymy, co to się będzie z tymi klatkami działo i jaki na końcu uzyskamy wynik sumaryczny. Jedziemy. Maj, co ja odpaliłem? Chwila. A wy nic nie mówicie, przecież nie ten 3D Mark odpaliłem. 2001. Ja tak patrzę, co za helikopter mi się tutaj zaczął w moją tą przestrzeń powietrzną wlatywać, a to przecież stary 3D Mark 2000, a my musimy 2001 odpalić. Dopiero by było, jakbym tam nakręcił jakiś potężny wynik i zapisał jej ten wynik w Excelu. Dobra, teraz jest ok. No to podejście numer 2. Jedziemy. Co o tym sądzicie? Dosyć zbliżony wynik. On na pewno nie jest niższy, a wręcz chyba jest delikatnie wyższy, bo tam mieliśmy chyba 72400, a teraz mamy 72600. Czyli wyłączyliśmy jeden rdzeń, a nawet się nie pogorszyło. Co więcej, gdzieś tam delikatnie te groszowe sprawy, ale nawet przybyły. Także widzimy, że nawet jest ciut lepiej. 72614. 72614. Oczywiście można by to potraktować jako swego rodzaju no jakiś tam błąd pomiaru, no bo tak naprawdę ta różnica nie jest duża. Wynosi gdzieś tam okolice 120 punktów. No ale została wykazana. Przynajmniej mamy na plus. To się liczy. Także tutaj może sobie dopiszemy Cores 3. Ok. Nie jest źle. No póki co te 6 MB pamięci L3 było do podziału na 3 rdzenie, na maksymalnie 3 rdzenie. Nie wiem, jak to dokładnie jest jeszcze zarządzane w tym procesorze. No ale teraz w momencie, gdy wyłączymy jeszcze jeden, czyli zostaniemy przy dwóch, no to już większe prawdopodobieństwo, że każdy taki pojedynczy rdzeń tej pamięci jeszcze więcej dostanie. Zatem może być też ciekawie. Oby dalej nie spadała ta punktacja końcowa, tylko żeby dalej nam rosła. Ok, zamykamy i zmieniamy na dwa rdzenie. Na mojego faworyta, na ustawienie, które według mnie powinno tutaj być optymalne. No ale czy będzie, to nie wiem.
Bo jeszcze mnie ciekawi to ten jeden rdzeń. To dopiero będzie fajny przypadek, gdy cała pamięć L3 pójdzie na konkretnie ten jeden, jedyny rdzeń, który zostanie. A jest tej pamięci aż 6 MB. To jest dużo. Wchodź, 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 wchodź. Jest. No i dobra. Patrzymy. Mamy 3. A ustawiamy 2. Zapisujemy. Płyta się na chwilę wyłącza. Za moment powinna wystartować. Dobra, już startuje. No i oby wszystko działało stabilnie, oby wszystko działało tutaj w porządku na tym ustawieniu. O, chyba już ładuje. Tak, mamy obraz. Windows XP ładuje. No i za moment sprawdzamy przy pomocy CPU-Z, czy w tym momencie będą już tylko dwa rdzenie aktywne, czy oba chodzą na 3,4 GHz, no i czy pamięci L3 nam nie ubyło. Mam nadzieję, że ta wartość 6 MB jest faktycznie taka stała, niewyłączalna dla tych rdzeni. Popatrzmy, upewnijmy się, że wszystko jest w porządku. Może teraz nie pomylę się i nie uruchomię złego 3D Marka, tylko ten co trzeba. Tak jest, dwa rdzenie, dwa wątki, no i oczywiście pamięć L3 dalej mamy na poziomie 6 MB, super. Czyli teoretycznie na każdy rdzeń przypada po 3 MB już. Elegancko. Dobra, wydaje się wszystko w porządku. TDP na poziomie 77 W. Nie wiem, jak było wcześniej to wykazywane. Akurat nie zwróciłem na to uwagi w tym polu. Czy to jest też zależne od tych wątków tutaj i rdzeni, czy to jest na stałe jakaś informacja wyświetlana. No ale dobra, to będziemy pamiętać ewentualnie przy kolejnym wyłączeniu. Wszystko wydaje się pracować w porządku. Jeszcze te taktowania popatrzmy przez chwilę. Tak, wszystko tu jest w porządku. Cały czas 3,4 GHz. No i w takim razie możemy chyba uruchamiać tym razem od razu 3D Marka 2001. No i ciekawi mnie, co teraz będzie. Czy dalej będziemy oscylować w koło tych 72 tysięcy, czy coś się jednak zmieni teraz w którymś kierunku konkretnym, czy na plus, czy na minus. W takim razie jedziemy. Powiecie na to. Wyniki, no niezwykła powtarzalność tych wyników świadczy o tym, że to co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli właśnie chcemy tej wydajności dostępnej tak liniowo, nieskokowo i chcemy tej powtarzalności przede wszystkim, to właśnie teraz chyba owocuje. Kolejny raz uzyskaliśmy 72 600 punktów, 667, nie pamiętam jak ta końcówka, czy to się czymkolwiek różni. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, znowu wzrosło. Wiem, że to można traktować jako no, taki właśnie błąd pomiarowy, ale patrzcie, za każdym razem rośnie.
72667. Wiem, że dużo nie przybywa, ale coś tam przybywa. No. Notujemy. No i teraz jedno z tych znowu kontrowersyjnych, chyba najbardziej kontrowersyjnych ustawień, czyli zostawienie tylko jednego aktywnego rdzenia. Tak naprawdę jest to cofnięcie się gdzieś do epoki, no nawet nie Pentiumów 4 tych ostatnich, tylko tych wcześniejszych, albo wręcz Celeronów, tak, tych jednordzeniowych, które faktycznie nie obsługiwały żadnego HT, po prostu jeden rdzeń, dosyć wysokie taktowanie i tyle. Ale z drugiej strony przecież taki 3D Mark też się mniej więcej z takich czasów wywodzi, gdy były tylko jednordzeniówki. No to może on faktycznie lubi tego typu procesory, lubi ustawienia, gdy ma dostępny tylko jeden rdzeń i może przy tym ostatnim, a przy tej ostatniej dzisiaj próbie, którą za moment wykonamy przy tylko i wyłącznie jednym rdzeniu, może ten wynik będzie faktycznie najwyższy. Póki co idzie to dobrze. Mógłbym powiedzieć, że albo w ogóle nie reaguje na te zmiany, albo wręcz delikatnie idzie to delikatnie do góry. Bo póki co cały czas mamy taki leciutki wzrost tych punkcików. Wynik jest niezwykle stabilny. Kolejne puszczenia i kolejne te wyniki są bardzo bliskie siebie. To świadczy o tym, że faktycznie mamy dobre ustawienie, jesteśmy na dobrym torze do tego, aby robić OC. Skoro nam nie ubywa, no to wyłączmy te niepotrzebne rdzenie, no bo w tym wypadku możemy uznać, że są one raczej niepotrzebne. Nic nie wnoszą, a wnoszą na pewno troszkę ciepła tutaj i większe zużycie prądu. Ale dobra, zobaczmy, co się stanie przy tym jednym rdzeniu aktywnym, gdy procesor będzie miał do dyspozycji pełną pamięć L3 o wielkości 6 MB. No i czy faktycznie dalej będzie jakikolwiek wzrost, czy już teraz będzie spadek? No bo trzeba pamiętać, że też gdzieś tam jeszcze w systemie coś tam musi pracować w tle. No to coś będzie też wymagać chociaż trochę czasu procesora. No i ciekawe, jak to zostanie tutaj rozegrane, rozplanowane. Na razie jest dobrze. Jak nie ma spadków, to jest dobrze. Zatem wchodzimy znowu do BIOS-u i ustawiamy jedyny, samiutki rdzeń. No jak teraz by wydajność wystrzeliła do góry, to ja już nie wiem, byśmy chyba zostali przy tym jednym rdzeniu, ale według mnie to jednak powinny być dwa. No dobra, sprawdzamy. Jeden. Aktywny. Zapisujemy. No i czekamy, aż załaduje z powrotem Windows. A no i zwróćmy jeszcze uwagę, czy w tym CPU-Z, czy to ten parametr TDP, czy on jest faktycznie taki stały jakby dla procesora, wyświetlany w formie takiej informacji, czy faktycznie to jest w jakiś sposób wyliczane i czy nam się to teraz zmieni. Tam pokazywało 77 W. Zaraz zobaczymy, czy to będzie dalej 77 W, czy już ulegnie zmianie. Bo wiadomo, że chcemy troszkę odciążyć ten procesor, wyłączając to rdzenie, no żeby tyle prądu nie ciągnął, a tym samym, żeby tyle też ciepło nie wydzielał. No i dzięki temu to OC ewentualnie powinno być takie, no wyższe prawdopodobnie. Tak można by przypuszczać, no. No dobra, w takim razie CPU-Z i poobserwujmy tu chwilę, co tu teraz się nam wyświetli. No nie, dalej mamy 77 W, czyli to jest ogólna informacja odnośnie tej jednostki. Nie jest ona tu wyliczalna, więc to nie ma znaczenia, ale dla nas się liczy to, że mamy jeden rdzeń i jeden wątek i to faktycznie zadziałało. Także co teraz wyjdzie? No, nie wiadomo. Sprawdźmy jeszcze tylko przez chwilę, pomonitorujmy to taktowanie. No cały czas idealnie trzyma się na poziomie 3-4 GHz.
A gdyby tak było 4,4 GHz? Ciekawe, co to by było. Czy w ogóle procesor przyjmie takie nastawy? Co tam trzeba pozmieniać? No, raczej pewnie będziemy kombinować troszkę z tym mnożnikiem, ewentualnie, jeśli już. No bo to powinno być najprostsze. Mamy mnożnik aktualnie 34, 34 razy 100, 3400. Jak damy 35 razy 100, no to będzie 3500, ale skoro procesor sam boostował na dwóch rdzeniach do poziomu 3800, to wydaje mi się, że pierwszym ustawieniem, jakie ewentualnie byśmy testowali, takim podkręcającym ustawieniem OC, to powinna być właśnie wartość 3800 MHz. Powinno to działać bez żadnych zmian napięć, bez żadnych dodatkowych kombinacji. Skoro wcześniej procesor sam sobie takie nastawy robił i to na dwóch rdzeniach, no to przy ewentualnie wyłączonych całkowicie dwóch powinien też to spokojnie przyjąć. Także na pewno nie będziemy lecieć z OC na hura i wszystko od razu próbować, tylko jakieś tam ewentualnie stopniowe zmiany. No i oczywiście po każdej zmianie teścik. Dobra, wszystko wydaje się ok. Zatem odpalamy 3D Marka. No i uruchamiamy test. A wy patrzycie, co się dzieje na ekranie. No i właśnie, no i wyszło, tak jak obstawiałem. Ja tu wzrostów jakby nie widziałem, a wręcz miejscami wydawało mi się, że tych klatek faktycznie było troszkę mniej. No i mamy to właśnie odzwierciedlone w wyniku końcowym, który jest niższy. Mamy 67685 punktów. No i o czym to świadczy? No świadczy to o tym, że optymalne warunki działania dla takiego 3D Marka, który wykorzystuje tak naprawdę tylko jeden rdzeń, no to jest po prostu zapewnienie mu tego jednego rdzenia na wyłączność, ale trzeba też pamiętać o tym, że sam system potrzebuje jeszcze jakiejś jednostki, która zajmować się będzie w tym czasie pozostałymi wątkami, pozostałymi procesami, które gdzieś tam są aktywne w pamięci i po to, żeby na chwilę chociaż nie odrywać co jakiś czas tego procesora, tego rdzenia, który sobie pracuje na tym 3D Marku, żeby go nie odrywać od tej pracy, no to trzeba zapewnić chociaż jeszcze jeden rdzeń dla samego systemu. Także widzimy, że optymalne warunki to są dwa rdzenie, także tak jak dokładnie, tak jak przypuszczałem i tak tego ustawienia będziemy się trzymać, czyli nie jeden rdzeń, no bo przy jednym, no to wiadomo, już tutaj widzimy, że będzie spadek. Natomiast przy dwóch wciąż jeszcze był wzrost wydajności odnotowywany i to świadczy o tym, że tego ustawienia właśnie trzeba się trzymać. To będzie nasze ustawienie już prawdopodobnie do końca, no i też ustawienie, które powinno pomóc nam troszeczkę w podkręceniu tego procesora. Ale zanotujmy ten wynik, bo trzeba go zapisać. 67685. 67685. Jest to przy jednym rdzeniu. Czyli widzimy, że powrót do tej prehistorii, do tych czasów, gdy
w komputerach królowały, były wyłącznie procesory z jednym rdzeniem, no nie ma już tutaj sensu. Nie wiem, jak silny musiałby to być, jak szybki musiałby to być rdzeń, żeby to ogarnąć bez spadków wydajności. No tutaj dla nas ewidentnie na zielono sobie oznaczmy ustawienie, przy którym zostaniemy. No może czcionka niech tu będzie raczej zielona. Albo najpierw to na czerwono, że to jest parametr, którego trzeba unikać. Natomiast to jest parametr, na którym my się... No, znowu nie doklikam. Na którym my się zdecydujemy i chcemy właśnie, żeby to już zostało do końca. Czyli tak naprawdę optymalnie będzie dla nas dwa rdzenie. Tutaj widzimy, że na tym ustawieniu wykręciliśmy 72 667 punktów. No i teraz można by dalej coś jeszcze kombinować. Można by nawet od biedy przejść do podkręcenia jakiegoś. Wiem, że mi tam wspominaliście, żeby chociażby na przykład priorytet dla procesu ustawiać. No ja to bardziej uznaję jako taką kosmetykę. Jeżeli coś ustawiam tu po stronie systemu, to bardziej to są takie ustawienia kosmetyczne, które no wydaje mi się, że warto zastosować już w ostateczności, gdy będziemy, nie wiem, walczyć o 800, o 1000, czy tam jakieś tam 1500 punktów, tak? Na sam koniec. Gdy nam będzie brakować takiej małej cząstki, żeby dobić do tych 100 tysięcy, no to wtedy też zajmiemy się taką kosmetyką bardziej. Natomiast teraz bardziej takie no fizyczne nastawy postarajmy się zmodyfikować. To co, macie ochotę na jeszcze jedno puszczenie? A może tak małe OC, tak jak mówiłem, 30, ile nam potrzeba? Do 3,8, tak? 38 razy 100, co by na to? A co tam, będzie ładnie wyglądać. Spróbujmy, czy w ogóle przyjmie takie ustawienie. Na razie nic tutaj nie wpisuje tego rekordu, bo i tak musimy przestawić to ustawienie z jednego rdzenia na dwa. No a przy okazji spróbujmy dać mu ten mnożnik na przestawić do poziomu 38. No bo pamiętamy, że do tylu boostował, także wydaje nam się, że to wciąż powinno być dla tego układu no takim nastawem bezpiecznym. A tym bardziej, że pozbędziemy się już tych dwóch rdzeni, więc też nie będą dodatkowo obciążać cały czas. Wejdziemy. Jest. Ok. Czyli tak, przywracamy dwa rdzenie, nasze optimum. No i gdzie teraz to było? Nie pamiętam, gdzie się mnożnik zmieniało. Raczej nie tu, tylko w OC. Dobra, ratio. A, tutaj jest jakoś inaczej. Dla wszystkich rdzeni, tak? A możemy gdzieś na pojedynczy rdzeń zmieniać. O, to tego to nie widziałem. No ale dobra, dajmy na wszystkie, no bo... Bo nie wiemy, na którym rdzeniu będzie się wykonywał tak naprawdę ten 3D Mark, chociaż z drugiej strony moglibyśmy kiedyś jeszcze pokombinować, że wymusić na konkretny jeden rdzeń przypisać tą koligacją całą, a wtedy jego boostować. No ale dobra, na razie dajmy na wszystkie rdzenie. No i widzimy, że mamy tutaj 34. Jak to zmienić? Aha, wyszedłem. Czyli trzeba po prostu wpisać 38. Enter? Nie, tak po prostu zostawić. No liczę, że napięcia nie będziemy musieli ruszać przy takim ustawieniu. Sprawdźmy zatem. Spróbujmy to zapisać. Dwa rdzenie, 3800 MHz i w tym odcinku więcej już nie próbujemy. Zostawmy trochę na kolejne odcinki. Wiatraki się rozkręcają, czy się sprzęt wybudzi? Wybudza się. Dobra, ładuje. Oby to chodziło stabilnie. No teraz to już powinien być jakiś całkiem spory chyba wzrost wydajności. Tak bym zakładał. Ale najważniejsze, że test musi stabilnie
dotrwać do końca, tak? Co z tego, że test nam się rozpocznie i nagle nam się coś zawiesi. Tego chcemy też uniknąć. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda w CPUZ. No bo wchodzimy już na ścieżkę, na kolejną ścieżkę wydajnościową, wyższą. Tak jest. Spójrzcie. 3799, czyli dokładnie tyle, ile tam boostowo. No tutaj tak idealnie nie pokazuje to 3.8, ale to jest to 3.8. On dokładnie do tylu wtedy boostował dwa rdzenie, a dwa sobie ścinał do 1600, jak pamiętamy. Troszeczkę pomonitorujemy jeszcze, czy faktycznie nic tu się nie będzie zmieniać. Wygląda to na razie dobrze, obiecująco. Także teraz punktem odniesienia będzie wynik uzyskany przy dwóch aktywnych rdzeniach. No już teraz powinniśmy za każdym razem, co tam będziemy sprawdzać, co będziemy kombinować, to chyba poprawiać te rezultaty uzyskiwane. Mam nadzieję, że to jeszcze nie będzie 100 tysięcy przy tym ustawieniu, no bo to już by oznaczało koniec serii. No chociaż jeszcze z jeden odcinek albo ze dwa może, nie wiem, no. Dajmy szansę tej maszynie, niech się rozkręci. Niech to jeszcze nie będzie 100 tysięcy. Chociaż brakuje nam ile tam? No niecałe te 28 tysięcy, tak? Dobra, uznajemy, że wszystko jest w porządku. Rdzenie się, nic tutaj nam z nimi nie dzieje, nie przestawiają taktowania. Widzimy, że faktycznie mamy to, co chcieliśmy mieć, czyli dwa rdzenie i aktualnie 3,8 GHz na każdym z tych rdzeni. Zatem przygotujmy sobie jeszcze ten jeden wpis już teraz. Miało go nie być, ale to ja tu znowu pochrzeniłem. Dobra. No i teraz tu trzeba wpisać 3,80 GHz. Ustawienie dalej będzie to, które wybraliśmy, w zasadzie ja wybrałem 2,2 1600, oczywiście karta Radeon, abyśmy nie dotrwali do takiego momentu, gdzie faktycznie uznamy, że nie da się już nic podkręcić i trzeba będzie zmienić, no procesora nie zmienimy, platformy nie zmienimy, to trzeba będzie ewentualnie kartę graficzną zmienić, ale liczę, że ten Radeon jednak chyba podoła. Chyba powinien podołać, no nie wiem. Dla mnie wydaje się to całkiem sensowna karta do takiej, do takiego starego 3D Marka. No tutaj nam się nic oczywiście nie pozmienia, więc... Czyli tak, mamy 72667 i chcemy więcej. Czy uda się dobić do 80 tysięcy przy takim ustawieniu? Chciałbym, aby ósemka już teraz była z przodu. Skoro mamy ósemkę przy 3,8 GHz, no to chciałbym, aby teraz ósemka już wskoczyła na początek tego wyniku. No, czy to się uda? Sprawdzamy. Odpalamy 3D Marka. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że wy też. I że uda nam się zrobić kolejny duży krok w wyniku, jaki uzyskamy. Dobra, jedziemy. Jak się bałem, że tej ósemki nie będzie z przodu.
Widziałem lekkie przyrosty, szczególnie były one widoczne w tym teście natury, ale bałem się, że one, że to jednak troszkę za małe będą, żeby do 80 tysięcy dobić. No ale na szczęście rzutem na taśmę, no 80 403 punkty. No sprzęt zareagował pozytywnie na zwiększenie taktowania CPU. Wydaje mi się, że taktowania do poziomu wciąż bezpiecznego, czyli nawet takiego jak sam producent ustawiał. Okej, dobrze jest, dobrze jest. Czyli mamy tutaj na poziomie 3,8 GHz taktowanie, mamy aktywne dwa rdzenie, a wynik już wpisujemy 80403. Czyli ugraliśmy no niecałe 8000, czyli jednak da się coś tym OC ugrać, ale może być ciężko samym OC procesora dojść do 100 tysięcy. Prawdopodobnie to nie wystarczy, bo w pewnym momencie natkniemy się na no zwyczajnie na blokadę i w którymś momencie procesor nam nie wstanie. No i trzeba będzie przeresetować płytę i cofnąć się o jeden krok w podkręcaniu. No wtedy ewentualnie spróbować troszeczkę może na karcie pogrzebać. Może zająć się pamięcią RAM. Być może ta pamięć jest w stanie troszkę więcej znieść niż te 1600 MHz. Jakby ją ewentualnie lekko dowoltować. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie ósemeczka z przodu. Brakuje nam niecałych 20 tysięcy do osiągnięcia celu. Fajnie, że dzisiaj udało się poza tymi drobnymi skokami po kilkadziesiąt czy tam po kilkaset punktów oraz sporym spadkiem w momencie, gdy przełączyliśmy się tylko na jeden rdzeń, no to jednak po powrocie do dwóch rdzeni i lekkim OC do poziomu 3,8 GHz udało nam się jednak coś więcej ugrać niż to było wcześniej i aktualnie już przekroczyliśmy wynik 80 tysięcy punktów w 3D Marku 2001. Zatem kopareczka wciąż kopie, wciąż działa i wciąż pozytywnie reaguje na to, co my tutaj sobie zmieniamy, co sobie tutaj przestawiamy. Zatem droga do 100 tysięcy punktów wciąż stoi otworem, wciąż jeszcze kawałek trzeba przebyć, no ale oczywiście przed nami nieskończoność odcinków i będziemy kombinować, nie spoczniemy, aż ta stówka nie pojawi się na liczniku. Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Cześć!